Burza po słowach Frasyniuka. Reakcja premiera i Mon Władysław Frasyniuk o żołnierzach, watacha psów, śmieci. Reakcja premiera i Mon. Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania, trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie, powiedział Władysław Frasyniuk o żołnierzach, którzy nie wpuszczają do Polski grupy cudzoziemców na granicy z Białorusią. Na jego wypowiedź zareagował m.in. premier Mateusz Morawiecki. Padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem, napisał na Twitterze szef rządu. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał z kolei, że kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na wartości, o które walczyli ich rodzice, mówił w niedzielnym wywiadzie w TVN24 działacz opozycji w PRL Władysław Frasyniuk o żołnierzach, którzy nie wpuszczają do Polski grupy cudzoziemców. Według Frasyniuka, postawa żołnierzy i Straży Granicznej w Usnarzu Górnym pokazuje mechanizm psychiczny ujawniający ich słabość. Słabość powoduje agresję, to jest taka pusta demonstracja siły dla ludzi słabych. Szczerze powiedziawszy, to jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo tłum tchórzy jest potwornie niebezpieczny, zadepcze każdego na swojej drodze, mówił Frasyniuk pytany o funkcjonariuszy, którzy nikogo, również polityków, między innymi wicemarszałek Senatu nie dopuszczają do uciekinierów na granicy. Patrzę też z niepokojem na tę arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze mówiąc, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami, bo ja mam wrażenie, że to jest watacha, powiedział. Watacha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi, dodał. To antypolskie zachowanie, tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania, trzeba to mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice, albo dziadkowie, ocenił opozycjonista. Według niego, anonimowość tych żołnierzy i zasłanianie się nią odzwierciedla ich lęk przed opinią publiczną. Apelował do polityków i społeczeństwa, by nie pozostawać wobec tego obojętnym, by reagować. Walczyliśmy o demokrację, walczyliśmy o państwo prawa, ale walczyliśmy także o to, by mieć wrażliwość na słabszych i potrzebujących, przypominał opozycjonista PRL. Wpis premiera wypowiedź Frasyniuka skrytykował na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Język naszej debaty publicznej od dawna pozostawia wiele do życzenia. Opozycja i wspierające ją organizacje wprowadziła do życia publicznego i do mediów złe słowa i poniżające inwektywy, napisał premier. Dodał, że do tej pory uznawał, że to świadczy wyłącznie o nich i ich kulturze, a wyborcy w swoim czasie to ocenią. Dzisiaj jednak padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24. Dodajmy, że prowadzący rozmowę dziennikarz w żaden sposób nie zareagował na te słowa, podkreślił Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że żołnierze wykonujący trudne misje i chroniący granic Polski zawsze otrzymają nasze wsparcie. Zawsze mogą liczyć na wsparcie każdego przyzwoitego Polaka, podkreślił. Minister Błaszczak, zawiadomienie do prokuratury. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że skieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego. Takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać, napisał minister na Twitterze. Szkoda słów i komentarzy na prostacką wypowiedź jednego z najważniejszych autorytetów TVN24. Takie zachowania trzeba konsekwentnie zwalczać. Kieruję zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego, napisał Błaszczak. Komentarze ze strony opozycji. Słowa Frasyniuka skomentowali też posłowie opozycji. Arkadiusz Myrcha, poseł KO, napisał na Twitterze, że Frasyniuk powinien przeprosić i udać się na urlop, z szacunku do munduru. W odpowiedzi na te słowa Bogusław Sonik stwierdził, że przeprosiny z ust frustrata do niczego nie są potrzebne.
Stacja wydała oświadczenie. Do wypowiedzi Frasyniuka odniosła się w nocy na Twitterze także redakcja TVN24. W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów, reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym, napisano.